wszystkie bagaże na pokład i można ruszać w drogę. Około setka uchodźców z Ukrainy wyruszyła dziś z Poznania do Hanoweru. Jedna grupa zostanie tam, w naszym schronisku dla uchodźców, a resztę zawieziemy do innych niemieckich miast, tam, dokąd będą chcieli. Liczba ludzi, którzy chcieli i mogli z tej opcji skorzystać, zmieniała się niemal z godziny na godzinę. Jeszcze wczoraj miała być to tylko grupa Ukraińców zakwaterowanych tymczasowo na poznańskich targach. Ale w międzyczasie do miasta przyjechała też grupa uchodźców z Przemyśla i część z nich również postanowiła wyruszyć dalej do Niemiec. Jedziemy do Frankfurtu nad Menem, mamy tam znajomych, oni nas przyjmą i pomogą. Pan Hienadij dotarł do Polski z żoną i trójką dzieci z miasta Browary pod Kijowem. Gdy rozmawiamy, do rozmowy włącza się Olena. Jestem bardzo wdzięczna. Która wraz z rodziną uciekła z Pereja Sławia Chmielnickiego, też koło Kijowa. Jej relacja jest dramatyczna. Jechaliśmy samochodem, ale się zepsuł. Do tego zostaliśmy ostrzelani. Potem po drodze zepsuł się nasz pociąg. Bardzo się baliśmy. Ale jak już tu przyjechaliśmy, to jest ogromna pomoc, zwłaszcza dla dzieci. Dali im zabawki, nakarmili, pomagają nam bardzo. Jeszcze nie wiedzą dokładnie, gdzie zatrzymają się w Niemczech. Może to być Hanower, może być mniejsze miasteczko. Taki transport udało się zorganizować dzięki współpracy miast partnerskich, Poznania właśnie z Hanowerem. Kluczową rolę odegrały kontakty emerytowanych poznańskich strażaków z ich niemieckimi kolegami po fachu, którzy mają doświadczenie z kryzysu uchodźczego w 2015 roku. Także oni już wtedy opracowali system budowy tak zwanych wiosek namiotowych na halach targowych. To wszystko jest przygotowane wraz z systemem wsparcia ze strony pomocy społecznej i pracowników socjalnych. Tuż przed wyjazdem wynikło małe zamieszanie. Pierwotnie jeden z autokarów miał jechać do Berlina, ale w ostatniej chwili plany się zmieniły. Ludzie chcą jechać do Berlina, bo to główne niemieckie miasto, jakie kojarzą, ale Berlin jest już pełny. Nie znajdą tam noclegu ani wyżywienia. Dlatego stanęło na tym, że cała grupa z Areny i z MTP pojedzie do Hanoweru i stamtąd ewentualnie będą mogli ruszyć do innych niemieckich miejscowości. To grupa Hanower tutaj do tego. Takich transportów dla Ukraińców będzie więcej. Dziś po południu inna grupa z targów miała wyruszyć aż do Hiszpanii. Władze Poznania szukają wsparcia u kolejnych miast partnerskich. Zarówno do naszego miasta partnerskiego Brno, do francuskiego Rennes, między innymi do Nottinghamshire, także zobaczymy. Wizyta i pomoc z Hanoweru nie sprowadzała się tylko do zabrania uchodźców. Strażacy przywieźli też sprzęt potrzebny dla tych, którzy zostają w Poznaniu. Z ogarniętej wojną Ukrainy uciekło już około 3,5 miliona ludzi. Z tego ponad 2 miliony znalazły pomoc i schronienie w Polsce. Pomagacie nam jak krewni, jak bracia. Jeszcze raz dziękujemy z całego serca. Dziękuję. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.